I zobaczcie, chciałam zapalić świeczkę. Zobaczcie, jakiego mutanta znalazłam. O! Prawie się podpaliłam. Dobra, i zauważyliście coś innego? Nie? Patrzcie na to. Tego już kojarzymy. A to... Mamy nowego kolegę. Zobaczcie, jaka słodka doniczka. Znalazłam ją na śmietniku. Z jakiegoś powodu wygląda o wiele zdrowiej niż tym, którym ja się zajmuję, więc... Czyli znacie jakieś protipy, jak dbać o fikusy, to bardzo chętnie przyjmę je. Możecie napisać w komentarzu. Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku z jesiennej serii rysowania waszych ocen w moim stylu. I dzisiaj narysujemy nietypową ocenę. Zawsze to mówię, ale dzisiaj naprawdę jest nietypowa, bo jeszcze takiej pracy mi nie wysłaliście. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. A dzisiaj dużo energii, nie najadłam się niczego dziwnego, po prostu jakoś dużo energii dzisiaj mam. Wstałam o 12, więc może dlatego. Dzisiejsze C jest piękne. Jest to ciekawe, czy ona jest wzorowana na jakiejś dziewczynie, może tak, może nie. Jeżeli nie, to podziwiam, że umiesz tak rysować bez żadnych refek. To jest bardzo piękne. Wygląda ona tak, w ten sposób i jest ona narysowana w stylu realistycznym. Wow, i jest ciekawa, jak ja to zrobię. Ja jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie zaczęłam tego nadrysować. Wysłała mi tą ocę Agata i razem z tą ocę wysłała mi bardzo długi opis. Także przygotujcie się, bo to będzie całkiem długie. Postać stworzona przeze mnie to dziewczyna o imieniu Sara. Sarach. Sarach? Tak o. Podróżniczka przemierzająca nieznany świat z dwójką kumpanów. To osoba o zdecydowanej Nigdy nie słyszałam takiego określenia. To osoba o zdecydowanej posturze, długich falowanych włosach ombre, od brązu aż po biel. Po jednej stronie ma ona również zawsze zapleciony warkocz, który dodaje jej nieco rozpoznawalności. Jej oczy są niezwykle rzadkiego koloru, jakim jest najczystszy ametystowy fiolet. Jak wygląda ametystowy fiolet? Ametystowy fiolet... No to jest fioletowy. Wyszło mi coś takiego, więc... Ametyst. No czyli taki... fioletowy, fioletowy. Prawie tak rzadki i niepowtarzalny, jak jej osobliwy humor. Z profesji jest ona magiem zniszczenia ożywiole ziemi. W wyniku bitew na jej twarzy zauważyć można szereg blizn i zadrapań. Jest ona niesamowicie waleczna, a jej podstawowym elementem wyposażenia jest drewniany, porośnięty pnączym kostur o nieregularnym kształcie. Ubrana jest w bawełniane płachty, na których zapięty ma lekki skórzany gorset. Przy pasie nosi zazwyczaj flakoniki z miksturami oraz mieszek ze złotem. Ma na sobie również coś na wzór peleryny z kapturem, który służy jej nieraz do kamuflażu. Całość stroju jest pod kolor żywiołu, skaliste brązy i szarości. Wow, bardzo ładnie napisane. I bardzo ładna postać. Nie mam pojęcia, jak ja to zrobię. Tu są te włosy. Robimy włosy. Te włosy są trochę rude. Może zmienię ich kolor trochę. Jej ubranko jest w kolorze skóry. Dobrze. Przyjmiemy koloru skóry. A pod spodem ma gorset. Dobrze. Oto i gorset. Nie wygląda to teraz zbyt dobrze, ale jakoś z tego wybrniemy. Obiecuję. Zmienię te kolory, bo nie podobają mi się jednak. Jest git. A na pewno jest lepiej. Pierwsze co zaczniemy to od twarzy. Tak jak zawsze. Z tego co zauważyłam, ona ma całkiem okrągłą twarz. Ej, ten nosek jest całkiem taki... Wyszedł mi ten nosek, ładny jest. Jakieś małe ma te usta. Ej, teraz wygląda jak żaba. Nie, no takich nie. Jakoś to ogarniemy. Juicy lips. On ma chyba bliznę tutaj. Oh, baby, love makes me crazy. Ona wygląda dziwnie, w sensie jej oczy wyglądają dziwnie teraz. Nie ma brwi, ma zeza. Teraz zajmiemy się oczami, bo to wygląda tak źle. Pierwsze co, to zrobimy
tutaj trochę cienia. W sensie się kształt nie zgadza. Ona ma bardziej okrągłe te oczy. Te oczy się mega, mega wyróżniają. Coś mi tu nie pasuje. W oku. Jakieś dziwne się robi. Przesunę je trochę bliżej. Co to za... Nie podoba mi się. To oko mi się nie podoba. Czekaj. Na pewno musi być bliżej. Musi być chyba wyżej. W ten sposób. Aha. Chyba lepiej. Ma mocną obramówkę to oko od niej. A to nie ma ani trochę. Nie no, to źle wygląda. Co tu się dzieje? Coś zepsułam. Coś popsułam, ewidentnie. O! O, coś w tym stylu. No, coś idzie lepiej. Nie pasuje mi to oko. Jest zbyt daleko, przez co ona ma zeza. Coś mi tutaj nie gra w jej oczach, zwłaszcza, że one są za nisko, albo nie wiem. Nie czy to! Tu się popatrz na mnie. Jezu, Adam! No śliczny jesteś, możesz sobie już iść. No weź go po mi klika, idź sobie. Adam, no. Ej, co mi się stało? Widzisz przez siebie wszystko. Zapisuję to i tyle na dzisiaj, bo mi się już nie chce. Do widzenia jutro albo pojutrze. Dzień drugi zmagania się z tą OT. Napisałam sobie, już wam pokazuję, napisałam sobie tutaj, żeby te oko dać wyżej i możliwe, że tak właśnie zrobimy. Zrobimy to ten liquify i zobaczymy, czy rzeczywiście... O! Przed. Po. Wygląda to lepiej, jak te oko jest wyżej. Wixie, dziękuję ci za tą radę. To coś tutaj o, to jest jak wisienka na torcie. Dłoń. Nie chcę malować tej dłoni. Paznokcie chyba będzie miała niepomalowane, bo wątpię, żeby ukrywając się miała czas, żeby je malować. Jak na to, że nie miałam żadnej rewki do tego, to chyba wyszło całkiem okej. Okay. Mam fajnego brasza. Już wam pokażę tego brasza. To robi warkoczyki. Samo. Już to jest świetne. Czy to jest oszustwo? Może. Ale było za darmo. Dobra, uznajmy, że te włosy są okej. Uznajmy tak. Nie mówię, że są, ale możemy tak uznać. Nie chcę mi się rysować dalszej części tej ręki, więc poszerzymy pelerynę. Zmniejszę je to, bo ona wcale nie ma tak dużego tego łba. Jeszcze tylko ten gorset. Zmieniam jej trochę kolory i w ogóle, patrzcie, przed, po. Widzicie, ile można zmienić, po prostu bawiąc się suwakami. Zapisujemy teraz panią Sarę jako PNG i piszemy do tej dziewczyny, aktywna 7 godzin temu. Uśmieszek. Uśmieszek musi być. Podoba jej się i cieszę się, że ci podoba. Chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że ci się podoba, ale widzę, że ci się podoba. Mam zbytnie doświadczenia w zamienianiu realistycznych postaci na mój styl.
i to było pierwsze takie wyzwanie, ale jak widać w miarę wyszło. Jestem całkiem dumna z niej, nie wyszło aż tak źle, zwłaszcza patrzcie na tę dłoń. Ja wam aż ją przybliżę. Spójrzcie na tę dłoń, ona nie wygląda aż tak źle, a nie miałam do niej rewki. Po lewej macie OC od Agaty, po prawej macie moją wersję jej OC. I możecie sobie porównać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Myślę, że zrobiłam całkiem... Może niewielki, ale zrobiłam jakikolwiek progres, jeżeli chodzi o dobieranie kolorów. Widzę, że moje prace zmieniają się z takich jakby brudnych na bardziej nasycone. Zmierzam w dobrym kierunku. Może w 15 odcinku już będę rysować, także wow. Tak jak w ostatnim filmiku, zrobię wam taki mały spoiler, jaka OC będzie rysowana kolejna. I tak jak Agata dzisiaj napisała bardzo długi opis, to następna dziewczyna przebiła Agatę. To już jest, nie wiem, jak to była rozprawką, to jest cała praca dyplomowa. OC będzie od Olgi i wygląda w ten sposób. I to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa. Ej, serio, napiszcie mi o tych fikusach, jak ktoś się zna, bo mi umiera tamten. Kochani, jeszcze wam coś pokażę. Patrzcie na to! Zupa! I w środku są duszki! Zupa duszko. W środku są duszki, jako makaron. Są duszki i dynie. To jest takie słodkie.